Dzień dobry, kłaniam się nisko. Znowu, kurwa, ale ja mam wyczucie z tą muzyką. Kończy się akurat track, a ja się pojawiam. Witam serdecznie kolejnego traktu podróżniczego. Ja nazywam się Krumpciok, Krumpciok Hills. Zapraszam was do symulacji życia w średnio... Kurwa, w średniowieczu, co ja pierdolę. Zapraszam was do symulacji życia na takim dzikim zachodzie. Mamy rok 1900. Rok 1900. Krumpciok Hills. Niecałe 30 lat skończone. Młody, perspektywiczny Indianin, kurwa. Zobaczymy, co dzisiaj się będzie działo. Na początku na pewno trzeba zarobić sporo dolarów. Głębszą część fabuły wytłumaczę za chwilkę, jak się więcej osób zleci. Tak jest, 1900 równo. Indianin DHL. Na ten moment, co wykonuję, to ja przejeżdżam przez Armadillo, czyli miejsce, z którego w sumie pochodzę, do Tumbleweed, żeby oczywiście dowieść towar. Będzie mi to... kosztowało mnie to praktycznie 2 dni drogi, ale zarobek będzie z 30 dolarów. Jeśli pamiętacie, co wczoraj się działo, albo co wczoraj ustaliliśmy z ekipą, to w skrócie powiem wam, że trzeba zarobić szmal. Każdy z nas musi zarobić około 600-700 dolarów i w momencie, kiedy połączymy siły, finansowe siły, będziemy mogli zakupić nasz wymarzony dom. Nawet nie dom, a posiadłość, a nawet taką nieruchomość złożoną z kilku malutkich budynków. Nasza banda chce sobie kupić miejsce, gdzie będzie może razem się spotykać, gdzie będzie mogła razem spać, żyć. Taki własny obóz i na razie zbieramy na niego kasę. Mamy już upatrzone miejsce, mamy wycenę, gadaliśmy już z urzędnikami, teraz tylko skołować kasę, no i odbieramy klucze. Z tym, że jeśli pojawię się dzisiaj w Blackwater i uda mi się spotkać urzędniczkę, to będę chciał ją przekonać do tego, żeby nam rozłożyła to na raty. Czyli na przykład wpłacamy 2000 albo 1500. O kurwa, jakieś koło było na ziemi. I ona nam daje klucze, a my potem oddajemy jej połowę na przykład za miesiąc czy za tydzień. Czy dałaby nam radę właśnie rozłożyć to na raty? Jest taka jedna urzędniczka, agentka nieruchomości na dzikim zachodzie i chciałbym, żeby on... Muszę się z nią spotkać. Dom ekipy? Kurwa, coś w tym stylu, no. Ty, mogą... dlaczego mówię średniowieczny? Coś się ujebałem tego średniowiecza. Ale na dzikim zachodzie, westernowski dom ekipy, Team X. Vlogi właśnie z tego, no, można by fajnie robić follow-upy. No ciekawe, czy ten dom kupimy. Rozładunek robimy. Ale idealnie stanąłem. Tu ci wyrzucę te skrzynki, moci panie. W RP najlepsi gracze to ci, którzy na przykład... O, odgrywają chłopa, który nosi siano o 16:20 na serwerze RDR w pustym mieście. To są już topowi gracze. Jak na przykład mamy Simpla w Counter-Strike'u, Fakera w League of Legends, oni są najlepsi, to najlepsze chłopy w RP to są te, które na przykład same siedzą na pustym serwerze, albo na serwie 3 osoby są. I on na przykład chodzi i se pracuje na totalnym walku. I to są największe koty. Oni mentalnie są po prostu aktorami. Al Pacino, kurwa, Steven Seagal, rozumiesz, o co chodzi? To jest ten sam poziom na bani. Niektórzy tego nie zrozumieją. Biorę kolejne zlecenie. Dobrze, ale niezły szwindel odjebałem. Oj, nie wołałem ciebie. Ale możemy się przywitać. Dobry pies. Dzień dobry. Słuchajcie, mam jakąś wysyłkę? Macie jakieś oferty? Tak, wódz stoi za tobą. Pakuj, kurwa, beczki, wypierdalaj stąd. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry, uszanowanie, dżentelmenie. A co to pan tak gnata trzyma w łapie? Coś się dzieje? Takie rejony, że wie pan, trzeba uważać, nie? A, racja. Nieraz tu można dostać w kość od byle jakiego intruza. A pan to kto, że tak się wyrażę? Wie pan co, ja to stajennym jestem, koniki sobie tu łapię. A, stajenny. Ja jestem Krumpciok Hills, dostawca. Dostarczam tutaj rzeczy. Z Valentine's ze Strawberry. Witam. Właśnie chciałem zapytać, czy panu kuźwa nie jest zbyt gorąco, nie? Różnie, bo... Znaczy, to teraz tak, właśnie się zajmuję. Kurtkę zawieszę sobie. Ale za dnia, jak jadę, no to jak już jestem przy blisko Blackwater, to tam jest, wie pan, 10 stopni deszcz. To zimno jak skurwysyn. To Valentine pan uważa, bo tam to w ogóle piździ jak kilety. Dokładnie, dlatego muszę mieć, że tak powiem, strój na każdą porę. No, najlepiej, nie? Tak. Dobra, biorę się do pracy, przyjacielu. Do zobaczenia i uważaj pan. Z tego transportu? Czy się da wyżyć? No da się wyżyć, ale co to kurwa za życie? Panie Krupciok, to ja panu coś powiem. A? Zbieraj pan się stąd, jedź pan do Blackwater. Gdzie? No. Jedź pan do Blackwater. Jedź pan do portu, w porcie jest taki sam kurier jak tutaj, popływaj pan sobie łodziami, lepsza kasa, szybciej. Port? Tylko problem jest taki, że ja kurwa strasznie boję się wody, jestem jak mały kotek.
Co pan gadasz? Taki... No, nie lubię wody. Słyszałem właśnie o tych łódkach, o tym zarobku, że są pieniądze jak skurwysyn tam. No. Mówię, że pieniądze są jak skurwysyn tam, nie? Ale, ale normalnie, no ta woda. Mi się trochę cykam, boję się pływać. Znaczy, nawet ja się nawet nie boję pływać, kurwa. Ja nawet nie umiem, ja nigdy nie pływałem. Biorę się do pracy, panie. I chuj z tą wodą. Dobra. Do widzenia. No okej, mam dostawę. Wrzucę tu obok, żeby nie torować drogi. 10 paczek po 3 dolary. Płatna plus jeszcze kaucję. Chciałbym otrzymać za wóz. Mhm. Dobrze, dogadań. Dobry po raz kolejny. O, dzień dobry, witam. Dobry, dobry. Wie pan co, poszło. Zaczęło się sprzedawać, zaczęło. Ten dżin cały? Tak, ten cały Jim Beam. I ile Jim za tego Jim Beama dostajesz? Zależy od mieściny i można powiedzieć, że osoby, które są bogatsze, płacą więcej. Jeżeli czują ryzyko, to też... No, jeżeli też czują ryzyko, to też płacą więcej, no. Zależy, raz dostać 40 baksów, a raz dostaje po 16. Okej, okay, więc musisz, wiesz, znaleźć ten klucz najlepszy, najlepsze miasto, najlepszych klientów, wiesz, i zachować tą tajemnicę dla siebie, żeby, wiesz, ci nie podpierdalali klientów. No mówię, zostało mi jeszcze 3 butelki samogonu, także, no 150 będzie na ludzi, bo już 100 mam. Jasne, no w tej sprawie będziesz musiał pogadać z Kleinem albo z Montierem, do tych, tak, którzy ci zlecili to zadanie, ale ja chętnie wspomnę i szepnę dobre słówko za twoją dobrą pracę. Dzięki wielkie. Do powodzenia, panie Kruczek. Powodzenia, uważaj na siebie, zdrówka. Również się uważaj, zdrówka. Tutaj gość wczoraj, nie wiem czy pamiętacie, sprzedaje dla nas dżiny. Miałem dla pana informację jedną, bo widzę, że pan lubi polować i korzysta pan może z wędki? Łowi pan ryby? Jasne, że mam wędkę, oczywiście. A, to jeżeli jeszcze nie łowiłem. A, to jeżeli chciałby pan sprzedać ryby, to pod Blackwater jest mała mieścina, nazywa się, muszę sobie przypomnieć, da mi pan sekundkę. Pod Blackwater mieścina? Works Cove. Nazywa się Quaker's Cove, czy jakoś tak, tam jest mężczyzna, który skupuje ryby. I różne przynęty też sprzedaje. O, ciekawe, i pewnie tam też można połowić trochę. No na pewno, bo tam jest po mości, byłem tam dzisiaj. No, wczoraj miałem niezłego szczupaka. Nie sprzedałem tam, gdzie powinien. Dobra, dzięki wielkie, sprawdzę sobie to. Nie ma problemu. Jasne, w kontakcie. Miłego. Do zobaczenia. Jak ktoś odzwoni na mojego drewnianego iPhone'a. A, czyli tam. My się jeszcze dzisiaj zobaczymy. Powodzenia. Jasne. Trzymaj się. No, nieźle. Butelka wody. Kurczę, Izak mi tu zasłania cenę wody. Bo mu się w CS-a zachciało zagrać. Dobra. 91 dolarów. Dobrze. Piękny tabloid. Mógłbym tu zamieszkać. Dzień dobry, lady. O, dobry. Dobry. Krupnik, tak? Krupniok. Znaczy się Krupciok. Krupciok Hills, to ja. Dzień dobry. Dobry, jak widać, powodzi mi się troszkę. No widzę, torba pełna, że tak powiem, dolarów tak, chyba wypchana. Tak. Skąd to pani idzie, skąd to pani wraca, lady najdroższa? A, wie pan co? Znalazłam jakąś robotę taką, że muszę wozić takie paczki. No to dostawnictwo, rozwozicielstwo. Ja pracuję na kilku traktach, można powiedzieć, można mnie spotkać. Często jeżdżę ze Strawberry do Tumbleweed właśnie, albo do Armadillo. Po całym, można powiedzieć, hrabstwie się jeździ. Można tyle ludzi poznać i zarobić kasę. To pokaże mi pan, gdzie tutaj się jakby odbiera te paczki, bo ja wziąłam skądś indziej. I tutaj po prostu, nie wiem, tutaj byłam u tego pana. Spokojnie, lady, zaprowadzę cię, zaprowadzę, bierz swojego kunia w podtrzaski i za mną, idź ta wio. Krumpciok zna całe hrabstwo, Krumpciok tutaj Łunka. Często już bywa. Jak się nazywa twój konik? Ognista Łuna. Łuna. Łunka, tak. A, musisz pogadać z moją Elżbietą, może na jakieś plotki ją umówimy. Tylko, że Elżbietę zostawiłem w Valentine. Tak, Elżbieta kobita, tak. Kupiłem ją, dostałem ją, wymieniłem ją. Miałem takiego małego źrebiaka Borasa i go wydałem właśnie. Zna się może pan na... Jak to się mówi? Na koniach! Na koniach, no. O, dziewczyno. Spadłem mi ci z nieba. Żeby, bo oczywiście, że znam się na koniach. Nie słucha, skubana. Aaa, trzeba szacunku. O, słuchaj, oferty dowozu możesz brać stąd. Tu masz oferty dowozu. Dobra. Na spokojnie. Jeśli chodzi o konia, podstawa to małe przysmaki. Cały czas na zmiany. Cukier mu dajesz, jabłko, głaskasz go i co najważniejsze, szczotkowanie co 3-4 godziny jazdy. I to jest podstawa. Się do mnie przekona. Zbliży się, dokładnie tak. Jak najwięcej przy koniu robić, kopyto sprawdzić, poprowadzić go trochę, jak czasem za szybko jeździsz, spowolnić, odpocząć, nie jeździć we dwójkę, kurwa mać, jak na koniu. Jak się przytula, jej lubi. Spokojnie. Czasem mu... Malejka. O kurwa, sorry. Przepraszam, wszystko git? Popchnął mnie.
Ojejku, on się zdenerwował, ale... No, zdenerwował się. Już dobrze, już dobrze. Łona. Łona od tego. Łona. Łona Bomber. Ma takie trochę szalone oczy, co? Tak. Też mam w sobie. Więc tutaj możesz dostarczać. A próbowałaś może polować? Nawet chyba nie widzę nawet łuku nie może, żeby napolować. Tak nie mam. Mam! O! Dobra, no, kawa. Stumbleweed. Ale cię podgryza. Chyba cię lubi. Chyba się kurwa łasi do ciebie, Łuna. Co to takiego pan se tam pije? Ja kawa. Dobra, czyta. Kawa. Pyszna kawa, kurwa, zbożowa. Co? Co spróbować? Znam pewną rzecz od pewnego człowieka. A, spoko, czekaj, zgaduję. Czekaj. Pomysł. Poczekaj, wiem. Opium, na pewno. Opium, albo nie. Opium i kwas, tak. Opium i kwas. Zgadłem? Pan mówił? Opium, kurwa. Tak. No to ja mam też lufę opiumu. Tylko nigdy tego nie testowałem, podobno po tym się w głowie pierdoli. Babi nie... się widzi gołe. Co się widzi? Baby gołe. Takie ogromne, to nie, że takie malutkie jak ja. Wow. A takie wielkie, takie 100-metrowe. A ile to trzyma? Ile to trzyma? Szybko, to nie wiem, 30 sekund? Szybko, szybko. A ja ci będę poczuł czuł, bo ja do pracy jeszcze muszę iść. Dobrze. Co, chce pan spróbować? Średnio bym powiedział, że bochen chleba jeszcze opierdolę, żeby być zajedzonym. No jak mnie czy poczęstujesz, a masz lufę jeszcze? Mam. A my chyba jedna wystarczy. Jedna jest uniwersalna. Uniwersalna, to mi wystarczy, dobra. No to odpalam, kurwa, chuj z tym. No co, razem? No lecimy, jaramy, kurwa. Zdrówko! Zdrówko. Wow, ale faza. Co jest? Ale faza, ale mi wjechało, kurwa, ty! Dzika faza! I pan dzikiego konia, takiego dziwnego? Ja widzę łosia tutaj! W rzece się zaklinował! Wielki wilk! Aby trzeba! Jest zebra! Chodzę pod nogami zebrze! Ale ma Big Bella! Ja pierdolę! Nie wiem, czy to jest kościół z dzwonem, czy zebra, ale się mi porobiło. Opium jest kozackie. Chcę spierdolić sobie całe życie, tylko jarając opium, mieć tą fazę. Snoop Krup, ciogi dogi dog. Kurwa, wariacie. Oh, fuck. Co? Ale mi zeszło. Dobrze, git, już git. Ej, zajebiste to było, powiem ci. Dobra faza. Widziałeś dzwony? Zebry? No, ja widziałam nie dzwony, ale gong. No, właśnie ta. Mówię, że dzwony. Dobra. Taką pałkę do gongu też. Czekaj, co my tu jeszcze mamy? Ta lufa się zmarnowała? Nie, mam jeszcze... Powiem ci, że kozacki ten opium, a powiem ci, skąd ten opium masz? No właśnie, dostałam od takiego jegomościa. A ten ale szczerze, jegomość nie wiem, nazywał się może Lotar? Siwy taki i tak dziwnie mówił? Nie, szukam bardziej... laboratorium. Nie, gadał tak? Nie, był taki bardziej poważny i trochę brzmiał jak osoba, która trzyma kobiety w piwnicy. W sumie to mnie właśnie zaprowadził. To Lotar, to pewnie on, to źle go, tak, no to pewnie tak, on. Dokładnie tak. Lotar, dokładnie no to tak. Mówię Lotar, to Lotar, to nie otrzymał kobiet w piwnicy. Ale wiem, który to jest, no to, czyli to jest handlarzysta opiumiem. No. Wszystko się układało, plotka kurwa niesie plotkę. Ty słuchaj, Malenia, bo ja nie wiem, jak ty się w ogóle nazywasz. Jestem Cicha Woda. A Cicha Woda, tak, pamiętam. Ale możesz mówić Ama. Ama, dobra. Ama. Narysuję sobie ciebie w swoim notesiku, bo kurwa zapominam cały czas imion. Ama. Eluwej, Ama. Eluwej, nie Ama. Ha, dobra, tak. Zajebiście. A ja jestem Krumciok Kills, facet ze wzgórz, ten co na shopa bani ma. Super, masz czapkę, Krumciok. Dzięki. Ty też masz bardzo fajną. Dzięki. Kurwa, restart za pół godziny. Słuchaj, ja będę leciał w swoją stronę, będę leciał teraz chyba prawdopodobnie do Valentine's, tam będę brał kolejny kurs. Może chciałbyś mi potowarzyszyć? Albo najfajniej, jakbyś mnie mogła zawieźć do Valentine, bo niestety mojej kobyły to nie ma, siup z dziu. Jak to nie ma? Co się stało? Mi wczoraj nogę przetrąciła moja.
tu, kurwa, zadupcona, śpała Valentine's, zajadła się wczoraj paszy, troszkę przytyta, nie mogę mnie brać, bo opuchły kostki i kolana, więc zostawiłem ją w Valentine's i muszę normalnie tam zajechać. Jakbyś mi pomogła, to bym się odwdzięczył. Puh, dupa jebana, ale lampa jak chuj. No. Dobra, to jedziemy, zawieziesz mnie? Jasne. Wiśtawio! Gdzie tam? Valentine! Gorący Valentine! Pierwszy raz jeden z tym ukodnął kogoś, ale fajno. Kurwa, Krupciok. Zobaczcie, Krupciok, jaki to jest frajer. Rękę nawet nie przykłada do ciała. Wiecie, gdzie jak... Gdzie ty zmierzasz, Krupciok, w swoim życiu? Masz jakiś cel? O, przeżyć. O, no i już ją... Już ją nosi, no bo zajechałaś ją, bo trzeba w tempo trzymać, pis tak zwany, no. A ty zajeżdżasz na maksa od kopa. Krupciok, no powiem ci tak, no do przodu, żeby przeżyć każdy kolejny dzień. Marzy mi się swój własny wielki dom z moimi przyjaciółmi. Właśnie musisz ich poznać, Felipe Montiera i... Tak, Felipe Montier, Sophie, ten kurwa, Kyle Katarn i siwy ślepy. No fajnie jest mieć przyjaciół. Ja to mam tylko konia. Znaczy przyjaciół, no. I Filip Montier oczywiście, ale no przyjaciół. No, razem wykonujemy zadania i przeżywamy przygody. Może kiedyś ich poznasz, jak będziesz chciała. O, może. Ja to bardziej taka dzika jestem. Pół życia w lasach spędziłam, to ja tak średnio z ludźmi. No, czuć, że taka trochę przyjebana jesteś. Ale w porządku, takie lubię. Ale wiesz, ważne, że jesteś sobą. I bardzo otwarta. Tak. Ja takie dziewuchy lubię. Czy jakby pan spojrzał na mnie... Tak, to powiedziałby pan na przykład, że co robi ta kobieta? Czy co, no, na przykład, co robi? Poluje, coś tu w lesie żyje, coś na koniu jeździ, taka trochę przygodnisia. Taka trochę, wiesz, tajemnicza. No to przyjemnie, miło, bo wiesz, mi taki... mówią, że wyglądam jakbym bimber pędziła. O, wiesz, to nie jest żadna ujma. Jeśli dobry bimber przypędzić, to jak dobrze coś gotować. Przy okazji bym go też piła. Tak, wie pan, jeżeli wie, o co pan chodzi. Wiem, o co chodzi, ale nie, no. Absolutnie nie wyglądasz mi na jakąś żulicę zajebaną. To napierdala wino pod salonem Valentine, a potem zażyga na pierdoli się, kurwa, w mutelu. Nie, absolutnie. Tak, za taką nie pomyślał cię. Słuchaj, drzemnę się na twoim ramieniu z 2-3 minuty. Szarpnij mnie, jak będziemy już Valentine's na folwarku. Dobra, szarpnij się. Jesteśmy już? Niestety jeszcze nie. Chłód tej nocy mnie obudził. Ale księżyc ładnie oświetla nam drogę. Chyba mogę zgasić tą lampę. Jasno jest. Piękne niebo. Przyjazne robi. Ale ładnie tu. Valentine, tylko tutaj nie można też galopować. O, tak? Aha, no jak widzisz bliżej miasta, będziesz... No, kurwa! What the fuck, co ty odpierdalasz? Cały jestem z błota teraz, bo bardzo coś nie zrobiła. O tym mówię, ta kobyła jest szalona. Tak. Może poprowadzimy ją do miasta już. Cały jestem w błocie ujebany, no zobaczysz. Coś ty narobiła. Kobyło jedna. Głupia. Ich ucieka. Dobra. Nic się nie dzieje. Umyjemy, wykopiemy się w rzece, kurwa. Tak, tak. A jest jakaś łaźnia? Łaźnia? Łaźnia. Uuu, nie w tej okolicy. Łaźnia. Co się na tym łaźni robi? Kajne flupy. Berek. Jaki kurwa berek? To berek. Taki skrót. Od dzień dobry. A, to berek. Jasne. Kurwa. Ona tam chyba ogląda jakiś film w tle, tak mi się wydaje. Zna pan takich skrócików? No, czasem coś tam zasłyszałem. Miastowa, widać, że z miasta. Jakaś panienka. O, tutaj nie jedna panienka, nie jeden gentleman kręci się po Valentine. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. O, ciasta do chyba mi się przesłyszałem. Chodź, zjemy coś w salonie, coś ciepłego. O, a może jakieś karty? Może panie przodem. Siemano, dzień dobry, ludziska. Dobry. Przyjechaliśmy prosto z Tumbleweed. Witam serdecznie pana. Yeah, moja ostatnia para butów też jest obłocona. Pogadaj z nim. Będę za momencik, skoczę go do banku. Lepiej, że z tą gotówką nie śmigał po mieście. Savings Bank. Dzień dobry. A w sumie to dobry wieczór. O, 94. Wypłata, tylko depozyt gotówkowy. No to wpłacimy 60. Potwierdź. Dobra, mamy 154, czyli w sumie to, co mieliśmy wczoraj. Cyk. B.
14 do Loki. Dobry wieczór, lady. Co to tak panienka piękna robi w okolicy Valentine? Pierwszy raz panią widzę. Ja przepraszam, pan się trzyma na dystans, bo ja jakąś chorobstwo mnie wzięło, po prostu kaszle jak dzika. O, wiem jak jest. Może potrzeba pani lekarstwa na grypę? Przyznam szczerze, że tutaj od pana napar wzięłam. Ja sobie gdzieś tam wody zagotowałam i wypiłam, ale niewiele dało. Napar na pewno wypić i w cieple posiedzieć. Albo w salonie, albo tutaj u doktora wejść na chwilę. O, tu. Właśnie, rozmawiałam z jakimś tutaj. No to pani jest zamarznięta, jest taka cienka garsonka i... Że doktor w O kurwa! Przepraszam najmocniej. Wszyscy chorzy są tutaj. No spokojnie, ubrać się ciepło, ubrać się ciepło trzeba, proszę panią. Tak, herbatkę ciepłą z miodem. Właśnie mam zamiar, a w salonie herbaty podają? Czy tylko oczywiście, ale weź do środka trzeba, bo się pani zagrzeje, bo tutaj jest zimno, mróz. Może faktycznie ten salon, jasne. Dziękuję bardzo. Zaprowadź panią do salonu, zaraz do was dołączę. Będę was zjebał. Żartowałem oczywiście, nie powiedziałem tego w grze. Hello! Rozumiem, że panienki to prawdziwe imię, tak? Cicha woda. Tak, tak. Czy oficjalnie Luwej Ama, ale żeby było prościej. Faktycznie prościej, będzie panienka wybaczy, ale jednak ciężkie to powtórzenie. Ja jestem Krumciok Hills. Lokalny, można powiedzieć, taki kurczę, jak to nazwać, no. Przyjaciel miasta. O, tak bym to nazwał. Proszę, przepraszam. No strasznie tu. No, mówię. Powiem pani, że to jest zbliża, ma na tradycja. Głowie. Jeśli ktoś nowy pojawia się w mieście nie stąd, to zawsze łapie przeziębienie. Sam jak tu przyjechałem kilka tygodni temu, z samęciutkiego, gorącego Armidallo, gdzie tam cały czas jest po 30 stopni, najebane potu, wszystko gorąc, tu przyjechałem, od razu przeziębienie. A Armadillo, tak? No Armadillo, przecież powiedziałem, że Armadillo, no, tam jest lampa jak tak, chuj. Oczywiście, proszę wybaczyć, to ta chorobstwo mnie po prostu... No i słuchaj, tu przyjechałem, to chorowałem, ale pomógł mi szeryf, tutaj lokalny lekarz, od razu mi postawili na nogi, dali mi napar, zioła, natarli mi miodem, całego kurwa. I powiem ci, że od tego momentu już nie chorowałem, zahartowałem się. Czyli to faktycznie kwestia natarcia się miodem, tak? No. Coś w tym stylu. Widziałaś się tutaj z lokalnym znachorem, lekarzem, jest tu kilku? Nie, właśnie miałam zamiar z jakiegoś spotkać, ale usłyszałam od jakiegoś mężczyzny, że najbliższy znajduje się w Sandeni. Ile w tym prawdy, to jeden miodem. W każdym mieście możesz tak spotkać doktora. Słuchaj, pogadam z lokalnym farmaceutą, dowiem się, za ile będzie doktor. Zaraz tu będę. Dziękuję bardzo. Słuchaj, wać pani, wać panko. Podarłem się po okolicy, pokręciłem się, zaraz będzie doktor. Powinien za chwilę się pojawić i panience pomoże. Tu się Valentine nic się złego nie stanie. To jakiś taki dobry doktor, czy... Najlepszy doktor. Powiem tak, ja tu się z jedną doktor lekarką widziałem, to dwa razy mi już pomagała, ale jest też wykwalifikowany znachor. Ma też maści, kolega miał kiedyś złamaną nogę, że normalnie kuśtyką nie mógł chodzić. To doktor się z nim zajął, coś tam mu porobił i po tygodniu dwóch już chodził, biegał, na koniu jeździł. No to podchodziłoby pod cud boski. Warto tutaj poczekać, za chwilę się pojawić. Że jakiś tutaj szamanów też można spotkać? Oj, to ja nie wiem. Szamanów. Co z jakimiś bańkami? Trzeba szukać. Podpalają? Oj, to ja nic nie słyszałem o szamanach. Ostatniego szamana to widziałem pod Armadillo, właśnie nad jeziorem Don Juan, kurwa. Był szaman, na Golasa wariat chodził. Miał taki, jak to się nazywa, wisior z czaszek jakichś kogutów, jakichś ptaków. Odjebany od rzeczywistości, tak mówił na niego, no, mój ojciec to na niego włożył. Pan wierzy w takie rzeczy? Absolutnie nie, mówię ci, że ojciec nam mówił, że nie zbliżajcie się do niego, bądź spierdolnięty. No ciężki odklejek. Sięgam na swoje życie, że bańki działają. Kiedyś tak było. Ale jakie bańki? Bańki na plecy. Bańki na plecy? Tak, i się je podpala. I one wysysają po prostu całe choróbsko. No ale to pewnie zależy, czy ludzie coś takiego pewnie wierzą, prawda? No bo to jednak brzmi trochę jak szarlataństwo. No jak to tak szarlataństwo? Niech się pani spyta tego lekarza, tak? Co tutaj będzie. Dobrze, jak najbardziej. Technikę. Ja najbardziej doczekać się przyznać nie mogę, bo... Dobrze, to państwo może mi będą w stanie powiedzieć, czy to kwestia czekania na niego dzień, dwa, trzy? Nie wiadomo, jak ja pierwszy raz byłem chory, to żebym czekał na niego z kilka może godzin. Ale pomógł mi, było dobrze, no. A były chłopy, co czekały... Dobry. Latami, dobry. Szczupaka mam na sprzedaż, coś chce kupić? Świeże, złapane. Ja dziękuję. Nie, czupuję. To ja przyznam szczerze, że od lat Valentine nie była mi... No dużo się nie zmieniło, salon ładniejszy, wydaje mi się.
Pani może by się przydał szczupak, bo to podobno zdrowe ryby, zdrowe są. Znaczy, szczupak jak szczupak, ale ja jak kiedyś sama pomagałam ludziom, to śluzu z lina używałam, to na wszelkie schorzenia, zatrapania. No z czego? Taka ryba. Lina? Jebaliście lin? Znaczy, aż tak może, nie proszę pana słownictwa, aczkolwiek... No, ten śluz się ściąga i na ranę nakłada, prawda? Śluz z tej liny się ściąga, tak? Lina. Lin. Taka ryba. Okej. Okay. Brzydka z twarzy, okropnie, jak sam diabeł. Żeś diabła nie widziałaś, dziewko, to co wy, że no, brzydki? Każdy ma swoje sposoby, przyznam szczerze, że doczekać no, się bardzo dobrze, moim zdaniem słuszne. No dobrze, to skoro i państwo ja czekamy, to może państwo są w stanie odpowiedzieć, czym się trudzicie, czym się zajmujecie, co robicie? Pomagamy, pomagamy. Pomagamy bliskim, pomagamy dalekim. Mieście Valentine w okolicy. No pani, w transporcie czyli robię. Czyli pan taka dobra dusza, tak? W chuja dobra dusza, w transporcie robię. W transporcie robię. Nie mam teraz kursu, to ci pomogłem, nie? Ja poluję. Ja koleżanka. Zresztą też w transporcie, no. To w transporcie to między rozumiem miastami jakieś i leki i... O tawerny, o tawerny, tak? Woże żarcie woże. A nie sprawdzą co woże, co dają to woże. Jeśli pani je krewetki w Saint-Denis w jakimś luksusowym salonie, to prawda... na takie rzeczy mi nie stać, niestety. No to kurwa, jak pani w dupca chleb w Tumbleweed, to prawdopodobnie go wiozłem. Tak? A, no proszę, no to pięknie, to dziękuję bardzo. Myślę, że w imieniu każdego mieszkańca to miasta. Ja mam w chuju was łamą, po 3 dolary płacą za paczkę, to rozwożę, no. Nic osobistego, zwykła robota. Nie każ mi na tutaj, na tego, na blat. Co, wybaczą, ja tego na paru się jestem. Nie, żartuję, to pomoże. Też bym chory, najgorsze rozkmina chorym być. Kurwa, jak to? Się trochę boję, że się zarażę, wie pani? Tak, ja tak delikatnie się odsunę i się tego napiję, przepraszam. Nie, niech się pani nie przejmuje, ale... Wie pani, jak jest. Ale tak poważnie możesz pierdolnąć na par. Powinien ci od razu pomóc. Chyba 10 minut do restartu i lepiej do roboty dalej. Ale cokolwiek dasz mi, Galadziel po prostu pali, nie wiadomo z czego to jest. Mam nadzieję, że się gorąco zrobiło. Gorąco. Ale pan ma włosy jak ogień. Taki przygasający. Dziękuję. Tylko zaledwie kilka osób z takim kolorem włosów, przyznam szczerze, że spotkałam. Podobno szczęście przynoszą, to prawda? Ale mój kolor, tak? Tak, no, że jak się takiego towarzysza w podróży ma, to nic złego się nie dzieje. Znaczy, ja mogę komuś przynieść szczęście. Jakoś szczęście ostatnio mija mnie, szerokim łukiem. Ale jeśli rzeczywiście ktoś ze mną się, że tak powiem, wozi, pokazuje, to może go spotkać szczęście. No, kto wie. Właśnie może tak działa, że pan nie ma szczęścia, ale wszyscy dookoła pana mają. A, właśnie tak, to nigdy nie będę samotny. Daje pan po prostu. Coś w tym jest. A, zapomniałbym. Mam jeszcze kawałki skór na sprzedaż. Wybaczcie, my lady baby, zaraz będę. Sprzedam tylko resztki z połowów. Naturalnie, powodzenia. Oh, fuck! Przecież go nie ma. Gentlemana nigdy nie chciała znaleźć, prawda? No bo to jednak bez mężczyzny to ciężko w tych czasach. Dokładnie. Właśnie, niekoniecznie, wie pani. Ja to bym znalazła w sobie pieska. Już bym była zadowolona. No tak, ale... Pies, a panie, ja to samo, ja przepraszam za słownictwo, ale nie wychędoży. No właśnie, pies się nie wyruje, no nie wychędoży cię pies. Ha, panienka dobrze mówi. Ale sama się mogę wychędożyć też. Jak sama się już wychędożyć? Panienka, no, gadasz. Panienka tak nie mówi, bo pan Bóg usłyszy. No gdzie sama sobie, no? Przecież to grzech ciężki. Śmialiśmy się bez końca w całym salonie. Nie mogę utrzymać kurwa bez spokoju. O kurwa. Pani... No. A co, nie szukasz jego mościa, który by u twojego boku był zawsze? Byście razem jedli, pili kawę? No nie za bardzo. Może to jeszcze po prostu nie czas. Inna panienkę, no odpowiedni moment przyjdzie i być może znajdzie się jakiś dziki wąż, albo nieposkromiony szop, albo coś takiego i panienka swoje szczęście znajdzie, nie? To chyba pan uważa, pan jakąś towarzyszkę, przepraszam, życia ma, czy nie? Ach, no, pani na mnie spojrzy. Nie jedno, muszę się opędzać. Każda chce mnie złapać za tą kitę z tyłu. A widzę ten ogonek lata na lewo i prawo. No, na lewo, może się po mordzie mi jeszcze ludzie byś chciała. Ale te sandały, ojej. Tak mówię, no krzyk młody, wie pani co, ja też jestem taki, na uboczu, że ja Indianin prosty. No, wiesz, brakuje mi wiedzy o życiu, ale może słuchaj, witam, dzień dobry. To pan również, tak? Czerwone skóry? Tak. Ha? Jestem nerdzennym Indianinem.
totalitarnym. Składa, to ja nie chcę nic mówić, ale Pan Bóg czasami tak ścieżki ludzi sprowadza do siebie, że może nie jest przypadek, że się spotkaliśmy dzisiejszego wieczoru w tym salonie? No ja już z koleżanką tu przyjechałem z Tumbleweed, ale panienkę spotkałem... A to Państwo się znają. Tak, razem tu przyjechaliśmy. Tak. Podróżujemy z Tumbleweed. Natrafiłem to na ciebie, dziwuję, wiedziałem, że kaszlesz i zwróciliśmy naszą uwagę, nie chcieliśmy cię zostawiać w takiej sytuacji. Teraz jeszcze przepraszam, no damie, to nie wypada w takim stanie nawet z domu wychodzić, to pierwsze będziemy pokazywać. Teraz jeszcze proszę o wybaczenie. Nie, no się nie panienka dzieje. Tak nie mówi, no przecież to... A panienka, jak się w ogóle nazywałeś, trzeba może pani przypomnieć? Panienka Suzy Rivers. Suzy? Suzy? Suzy Rivers? Liver? Od wątroby? Jak rzeka, jak river. A ja panienkę pana kojarzę, słyszałem z opowieści. Naprawdę, mam nadzieję, że same piękne. Tak właśnie, tak myślałem. Nim mnie wąch nie mylił, nim cztery butelki się nie rozlały, nim sześć kobiotów nie zabrzmiało. Wiedziałem, że tu będzie. Bo właśnie chciałem powiedzieć, to jest Suzy Rivers. Znaczy, nie znam pani, ale słyszę z opowieści. Ja cię. River. Kręcę. Witaj. Hey there, mister. O, kopelacz, co cię tu sprowadza, co? Zachorowałaś, panienka Suzy jest chora. Panienka Suzy jest chora. Czyli karma do ciebie wróciła. Musimy jej pomóc. Prędzej niż myślałem. Nie do końca wiem, co pan ma na myśli, przyznam szczerze. Czyli się, że nie wiem. Nasze ostatnie spotkanie było dosyć osobliwe. Tak? Uciekłaś ode mnie. Panienko, pomogło coś? O, niestety nie, ale tutaj pan z szopem na głowie powiedział, że lekarz powinien wkrótce się zjawić. Tak, napar ziołowy na grypę, bo panienka powinna się szybko postawić na nogi. Alchemiku, może masz jakieś swoje... Widzisz, się nie zawariata, jak mówiłem wam, że... Nie, absolutnie. Teraz ci wierzę. Może masz jakieś sposoby, żeby jej pomóc? Było prawdą. Mam. Problem. Mam. Właśnie pewnie dlatego tutaj przyjechałaś, co? Żebym jak zwykle ci pomógł. Co? No jak nie, pomogę, tak to pamiętam, Alchemik. No nie, mi uciekniesz. Tak, Alchemik, co mi jazdę na bani? Powiedz, co zrobisz z Suzy tym razem. Darmowy kontencik znowu, ale łatwo. Widzę, że pan zdrów i zadowolony, prawda? Więc nic się nie zmieniło od lat. No ten panienki był partner? Nie, to przyznam szczerze, szarlatan, który chodził i wygadywał niestworzone rzeczy. Coś czuję, że między nimi jest niesamowita energia, jakby się... Ja czuję, że iskrzy. Bardzo długo znali. Mhm. Ale podwali tego nie zrozumiemy. Kiedy to ostatnio widzieli, co? Kiedyś to? Rok, półtorej temu. I przy jakiej ostatniej sytuacji? Jak się złapałem z tym? Tym twoim. Jak on tam miał? Jak on tam miał? Wydaje mi się, mi. Że to przy nieszczęsnym albo szczęsnym pocałunku z panem Filem. Phil? On za coś Phila? I właśnie. Pana właśnie, Suzy, Phila, jeżeli mamy na myśli tego samego, to znam od lat. Stanie. Właśnie dlatego. Umierasz. O kurwa, i mąż przyszedł chyba. Bogowie. Oho. Rybak, kurwa, St. Joe's. Ale mi kurwa, no, poprzedź już. Tylko ja umiem ci pomóc, tylko ja, Zuzanna. Taki ambaras, co się czuje? Ja nie spodziewałam się, że... No, słowa wyprzedzi mojego konia, przyznam szczerze i państwo gdzieś tam usłyszą, a tym bardziej, że spotkałem cię, Alchemiku. Powiem ci więcej. Powiem ci więcej. Ja ci pomogę. Tak, ja ci pomogę. Znaj moją łaskę. Ale tym razem będę miał na ciebie oko. Tym razem mi nie uciekniesz. Tym razem mi nie uszukasz. Ja nigdy nie uciekam. Uciekłaś.